Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minioną sobotę, 10 lutego 2024 roku, były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej powiedział słowa, które szokowały wielu polityków, wielu przedstawicieli establishmentu, tak zwanego kolektywnego zachodu, członków Członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że gdyby doszło do ataku Rosji na któregoś z sojuszników Stanów Zjednoczonych w NATO, ale tych sojuszników, którzy nie płacą, czyli nie, nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych, to wówczas Stany Zjednoczone nie udzieliłyby. Pomocy takiemu, takiemu państwu. Co więcej, Trump przyznał, że zachęcałby Rosję, by robiła cokolwiek jej się podoba z takimi państwami, które nie przeznaczają przynajmniej 2% PKB. To oczywiście retoryka, to oczywiście taka narracja charakterystyczna dla Trumpa. Ten styl wypowiedzi, Charakterystyczny dla niego. Od tego się odciął Biały Dom, od tego się odcięło wielu polityków krajów członkowskich NATO, natomiast musimy się przyjrzeć temu bliżej, ponieważ no, Donald Trump nie jest przeciętnym politykiem amerykańskim, jest byłym, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W latach 2017-2021 zasiadał w Białym Domu jako 45. prezydent USA. Jest to jeden z najpoważniejszych obecnie no, kandydatów do tego, aby stanąć. Naprzeciw Joe Bidena. No właściwie jest to najpoważniejsze. No, trzeba już powiedzieć jasno, że biorąc pod uwagę te prawybory w Partii Republikańskiej, to nie ma dzisiaj poważniejszego kandydata, który mógłby zostać wystawiony oficjalnie przez Republikanów jako kontrkandydat dla Joe Bidena. I rzeczywiście Donald Trump ma spore szanse na zostanie po raz Drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych i choćby dlatego warto się bardzo dokładnie przyglądać temu, co mówi. Co mówi nie tylko sam Trump, ale jego otoczenie i konfrontować także te wypowiedzi z tym, co widzieliśmy podczas tej czteroletniej prezydentury Trumpa. I myślę, że. Te słowa w... oczywiście są zaskoczeniem, są szokiem dla wielu komentatorów, dla wielu polityków, ale myślę, że dla osób specjalizujących się w geopolityce, patrzących przez pryzmat polityki realnej na na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle politykę światową, no nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Wiemy doskonale, że Trump ma bardzo merkantylne podejście do polityki, bardzo transakcyjne podejście do polityki obronnej, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i to nie dziwi. To podejście bardzo mocno realistyczne jest dla niego charakterystyczne, i to nie jest tak, że Stany Zjednoczone od zawsze były wierne jakimś tam ideałom, jakimś tam wartościom, wierne sojuszu. Duszą, nigdy nie zdradzały sojuszników. No tak nie jest. I prezydentura Trumpa zresztą jest tego najlepszym, najlepszym potwierdzeniem, o, tym, o czym jeszcze za chwilę, za chwilę powiem. Warto jednak nadmienić, że te kwestie finansowe są niezwykle istotne od 2014 roku. Mam, na, mam tutaj na myśli 27. szczyt NATO w Walii, gdzie w tak zwanym planie gotowości zapisano wtedy że państwa członkowskie NATO powinny zwiększyć wydatki na obronę do 2% PKB w ciągu 10 lat. I ta wypowiedź Trumpa w Karolinie Południowej wcale nie dziwi, no bo właśnie mija 10 lat, mija ta dekada od szczytu w Walii i widać, że nie wszystkie kraje członkowskie NATO wypełniają ten wymóg przeznaczenia 2% PKB na obronność. W tym gronie... Polska oczywiście spełnia ten warunek, wydaje blisko 4%, dokładnie 3,9% PKB na cele, na cele obronne, no ale jeżeli chodzi o resztę krajów, to. to, to... Oczywiście, także Wielka Brytania czy Grecja wypełniają to, ale już na przykład Niemcy czy Belgia na przykład nie wypełniają tego, tego warunku. Niemcy przeznaczają 1,6% i oficjalnie zresztą przyznają, że Bundeswehr znajduje się no, w dosyć kiepskim, kiepskim stanie i jeżeli ma być gotowa do jakiejkolwiek konfrontacji zbrojnej, to najwcześniej może się to stać gdzieś tam w okolicy 5 lat, ale to i tak, oczywiście optymistycznie. Natomiast to. O czym, o czym mówi tutaj Trump, pokazuje jasno, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że Stany Zjednoczone będą musiały wycofać swoją wysuniętą obecność z Europy, to to zrobią. Stany Zjednoczone będą się kierować. Kierują się i będą się kierować swoim twardym interesem ekonomicznym, strategicznym, jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. No trudno sobie wyobrażać, aby Europa Wschodnia pozostawała jakimś pierwszorzędnym teatrem potencjalnych działań wojennych dla Stanów Zjednoczonych. Widać to zresztą po całej strategii amerykańskiej, yy, tworzenia zderzaków strategicznych, stref buforowych, tego co George Friedman nazywał kordonem sanitarnym między Niemcami a Rosją. Cała inicjatywa Trójmorza, Bukaresztańska Dziewiątka. To są te inicjatywy, które właśnie komponują się w te koncepcje zderzaków strategicznych, czy tego jak ja to określam, wyciągania Kasztanów z ognia cudzymi rękami. Widać to bardzo wyraźnie po wypowiedziach Risiego Sunaka, obecnie premiera Wielkiej Brytanii, w wcześniejszych działaniach Borisa Johnsona. Widać, jak katastrofalnie wygląda, wyglądają siły lądowe, wojska lądowe, brytyjskie. No trudno... W ogóle zakładać, aby Wielka Brytania była w stanie w sposób jakiś skuteczny operować w ogóle w Europie wschodniej siłami lądowymi. Sama zresztą, sam zresztą dystans wobec angażowania marynarki wojennej na Morzu Czarnym, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, też jasno pokazuje, że kraje kolektywnego zachodu, a zwłaszcza kraje anglosaskie, nie chcą wchodzić w bezpośrednią konfrontację z Federacją Rosyjską, w bezpośrednią konfrontację militarną, chcą wykorzystywać inne państwa do, do tego. No i tutaj, oczywiście, pytanie, czy jeżeli zajdzie taka, taka okoliczność, czy jeżeli. Państwa tak zwanej wschodniej flanki na to przestaną być potrzebne jako zderzaki strategiczne, czy po prostu nie, zostawią, nie zostaną porzucone. Czyli nie zostaną porzucone i tutaj myślę, że warto sięgnąć do pamięcią do roku 2019, kiedy Stany Zjednoczone w trakcie prezydentury Donalda Trumpa brutalnie porzuciły swojego sojusznika na Bliskim Wschodzie, czyli syryjskich, Kurdów, to był sojusznik wyjątkowy, sojusznik bodaj najbardziej zasłużony dla pokonania terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. I tak naprawdę Ameryka Trumpa porzuciła, porzuciła Kurdów I, i tak naprawdę no, wydała ich na, na napastwę wojsk, wojsk tureckich. Napastwę wojsk tureckich. To, ten sposób myślenia Trumpa bardzo, jest bardzo charakterystyczny i, i to ten rok 2019 pokazał to jak w soczewce. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Polska wydaje blisko 4% PKB, więc te słowa Trumpa Polski nie dotyczyłyby, no ale wiemy doskonale, że w polityce międzynarodowej. Je... Znalezienie pretekstu do ewentualnego wycofania się, zrolowania tej obecności wojskowej nie stanowi jakiegoś większego, większego problemu. To musimy sobie zdawać, zdawać z tego sprawę. I patrząc zresztą na artykuł 5 traktatu Waszyngtońskiego, na który tak wielu się powołuje, też trzeba go umieć. Odczytać, a nie tylko powoływać się na hasło jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No spójrzmy na brzmienie artykułu 5 Traktatu, traktatu Północnoatlantyckiego, ten, tego traktatu, który został zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie i, i, i na to brzmienie artykułu 5. To jest cytat. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami, działania jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Koniec cytatu. Tutaj widzimy jak w soczewce, że mimo tego określenia, że zbrojna napaść na jedną lub więcej ze stron Traktatu Północnoatlantyckiego będzie traktowana jako napaść na wszystkich, na całość sojuszu. To ta, koni ta konieczność po podjęcia działań, ta konieczność udzielenia pomocy, no jest bardzo mocno labilna. To znaczy, ona obejmuje bardzo. Duże, duży wachlarz możliwości. To nie musi być użycie sił zbrojnych. To jest wyraźnie określone, że jest to pewien wariant, jest to pewna ewentualność. Mówi się o, o, o działaniach łącznie z użyciem siły zbrojnej, a zatem może to być nota dyplomatyczna, nota protestacyjna, może to być pomoc humanitarna, może to być przyjęcie uchodźców, może to być pomoc finansowa, może to być wysłanie uzbrojenia, broni. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie musi być to wysłanie kontyngentu wojskowego. Nie jest także określone, jak miałoby wyglądać to użycie siły zbrojnej, jak, i, jak proporcjonalnie miałoby to wyglądać, jeśli chodzi o pomoc wojsk lądowych, wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej. To wszystko jest mocno niedoprecyzowane. Mocno niedoprecyzowane. Zatem twierdzenie, że bezpieczeństwo państwa polskiego zależy od wsparcia NATO, czy jest gwarantowane Gwarantowane w ogóle przez NATO jest no, daleko idącą przesadą. Daleko idącą przesadą. Oczywiście członkostwo w sojuszach wojskowych, w sojuszach polityczno-militarnych zwiększa potencjalnie, oczywiście potencjalnie zwiększa bezpieczeństwo, ale w żaden sposób nie jest stuprocentową gwarancją, czego przykładem jest historia, jest doświadczenie historyczne. Polska była. W bardzo wielu sojuszach wojskowych na przestrzeni swojej historii, i wiemy doskonale, jak wiele z tych sojuszy okazało się płonny, płonnych, po prostu jak okazało się absolutnie nieskutecznych. Te słowa Donalda Trumpa należy odczytywać znacznie szerzej w kontekście geopolitycznym, geostrategicznym. Trump doskonale rozumie, że zmienia się koniunktura międzynarodowa, zmienia się struktura systemu międzynarodowego, wiele państw odchodzi od rozliczeń w dolarze. W związku z tym to nastawienie takie izolacjonistyczne, czy nastawienie bardzo egoistyczne będzie postępować w Stanach Zjednoczonych? Moim zdaniem, Waszyngton nie będzie miał żadnych skrupułów, aby porzucić swoich sojuszników, jeżeli będzie wymagał tego interes Stanów Zjednoczonych, interes różnych lobbies, i musimy to brać jak najbardziej pod uwagę. Nas, całe nastawienie strategii polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa państwa polskiego na Uzyskanie gwarancji od Stanów Zjednoczonych, gwarancji bezpieczeństwa Polski jest nadzieją płonną. To są zabiegi niezwykle ryzykowne. Taka strategia wieszania się na klamce w Waszyngtonie, czy wieszania bezpieczeństwa Polski i przyszłości Polski w Waszyngtonie jest, no, powiedziałbym, postawą romantyczną, postawą nieodpowiedzialną, postawą antyrealistyczną i sprzeczną z polską racją stanu. Musimy sobie zdawać sprawę, że gwarantem bezpieczeństwa nie są wyłącznie siły zbrojne, nie są Sojusze polityczno-militarne. Polska w wielu takich sojuszach, o czym powiedziałem, już była. Wiele z nich się nie sprawdziło. A czy Polska będzie posiadała armię na poziomie 100 tysięcy, 300, czy nawet miliona, to nie jest to żaden, żaden powiedziałbym, stuprocentowy gwarant bezpieczeństwa. Wystarczy spojrzeć na historię II Rzeczypospolitej, zobaczyć, jaką armię, jak liczną armię Polska miała w roku 1939 i zobaczyć, że liczebność armii nie jest wcale jakimś podstawowym, głównym. Gwarantem bezpieczeństwa, tym gwa ważnym elementem bezpieczeństwa, jednym z najważniejszych jest mądra polityka zagraniczna. W naszym położeniu, w położeniu tranzytowym. W tej części Europy to jest polityka wielowektorowa, nie polityka jednowektorowa, opierania się wyłącznie na jednostronnych amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa, ale polityka wielowektorowa zasada zero wrogów wśród sąsiadów natychmiastowa, jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Yy... To są te podstawy, oczywiście, także sprawne służby specjalne, które realizować będą Polską rację stanu, a nie tworzyć na przykład tajne więzienia obcych służb specjalnych, eksterytorialne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To są podstawy bezpieczeństwa, a nie podbijanie bębenka wojennego, nie eskalowanie napięcia z sąsiadami. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.